Hello, guys, witam cię wszystkich z Bach z tej strony. Hi, how you doing? Słuchajcie, ja wiem, że to będziecie się śmiali ze mnie, wiecie. Ale ja mam taki, taki dylemat, jeśli chodzi o nazewnictwo, o nomenklaturę muzyczną. Więc słuchajcie, dla mnie druga struna na gitarze to jest struna H, prawda? Bo kiedyś tak było, wiecie, ale potem jak strony pojawiły się normalne, z do, normalnych firm, na początku w Pepeksach, słuchajcie, one były, to 5 dolarów trzeba było zapłacić za taką stronę. Dwa PPX-y były w Polsce, które znałem, w Warszawie, w Gdańsku chyba też był, gdzie można było kupić normalne struny, to znaczy, wiecie, Pendera czy Gibsona, coś tam. No i jak otworzyłeś te strony, prawda? No to druga struna nazywała się B. Ja myślę, że teraz wszyscy już nazywacie B, ale wtedy w tamtych czasach druga struna nazywała się H, a dźwięk o pół tonu niżej niż druga struna nazywał się B z jakiegoś powodu, prawda? Nie wiem dlaczego. A więc jaki jest mój dylemat? Słuchajcie, ja tego się nie dowiem tutaj. A dla nich ten, ten dźwięk o pół tonu niżej niż druga struna to jest B-flat, prawda? A, ale jak teraz ta struna nazywa się B, a ja jestem wychowany tak, że pół tonu niżej to jest dźwięk B, czyli niżej niż pół tonu niż druga struna, więc ja mam do was pytanie, słuchajcie, to tylko ktoś może mi odpowiedzieć, odpowiedzieć z, z, z kraju, prawda? Bo Ameryk, ja nie, ja naprawdę, uwierzcie mi, nie wiem, jak ten dźwięk się nazywa teraz, prawda? I będę bardzo, bardzo zobowiązany, wiecie, jeśli ktoś mi powie w komens przynajmniej, ja nie oczekuję jedno słowo, ty facet. Śmieszny nie bądź. Ten dźwięk nazywa się tak i tak. Słuchajcie, czy on nazywa się bez? Tak jak to ciastko? Czy tak. Y, y, b, E jak Elżbieta i S jak Stanisław? Ja naprawdę nie wiem. No I proszę, proszę uświadomcie mnie w tej materii, bo ja nie wiem, wiecie. Więc tak króciutko dzisiaj tylko takie wideo, prawda? Bez gitary, bez tego. Bez, bez jakichś tam. Uh, myślę, że to wszystko, słuchajcie. Uh, dziękuję, dziękuję za, za Wasz czas. Pozdrawiam się plutko. And see you next time. Thank you so much. Take care. Bye bye.